No i tak, hejka, siemka, witam wszystkich. 11 października, wtorek, wysyp paczek do Flaminga, moi kochani. W tym paczkomacie są cztery paczki do mnie, także zabieram się za wyciąganie. Także no jestem pod mega wrażeniem, no ale o wszystkim dowiecie się dalej, także wyciągamy. I tak, pierwsza paczka. Co to za wór? Ja. Moje plecy, trzymają to. No i czwarty temat. Co to za worek z pieniędzmi? Jedziemy do samochodu. No, także mamy raz, dwa, trzy, cztery, dwa wory z pieniędzmi, dwie przesyłki, no cztery paczki. No, jestem w mega szoku. Także wypatrujcie unboxingów. Muszę to jakoś teraz pomyśleć, jak to podzielić. No i ja tak, z worami już jestem w domu. Czy w tych workach są pieniądze? Jak myślicie? Worki pełne wypane. No nie od parady, są ze mną koty Crispin i Olaf, bo tam właśnie w tych workach jest coś dla nich. Przesyłka, że tak powiem, od anonimowego darczyńcy. Mogę tylko powiedzieć, że jest to od kobiety. Taki był układ, tak była treść maila, ale jestem mega zaskoczony. Także koty na pewno z tego skorzystają. No i co? Co tam jest? Co tam jest? Olaf taki zaciekawiony. Crispy nie za bardzo. Woli tam patrzeć, co się dzieje za oknem. Dobra, wracamy do worków, patrzymy, co tam jest, bo tam jest coś dla naszych kotków. Staram się otworzyć za pomocą noża od Saracena. Ciężko jednak ręką. No i co? Udało się. Co to jest? No tak. A w środku coś dla kotów, czyli żwirek. Żwirek drewniany, żwirek naturalny. Na pewno się przyda. W drugim worku podejrzewam, że jest to samo. Także podejrzewam. Wiem, że jest to samo, bo już się dowiedziałem. Dostałem oczywiście maila od tej osoby, która mi to wysłała. No, jestem mega zaskoczony. Worki na pewno się przydadzą. Może na pieniądze. Koty skorzystają. Mają tu jeszcze taki ten. Ona się zajada. No i tak, bo większość was też właśnie pisało, ciekawe co jest w tych workach. No teraz już wiecie. Ja wiem. Bardzo dziękuję za to wsparcie. No, co ja mogę powiedzieć, no morda się cieszy. Także koty mają zapas bo już do końca roku tego żwirku. Wszystko się przyda w tych trudnych czasach. Dobrze, nie ma co przeciągać, bo sam nie wiem, co mam mówić. Więc jeszcze raz wielkie dzięki dla osoby, która to przysłała. Standardowo, jak się podobało, to oczywiście łapeczka do góry, jak nie, to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, do oglądania reklam i do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tego Flaminga. I na poprzednim piszę również ciekawe odcinki, tutaj i tutaj. I hejka, siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!